Chwała Bogu. Chciałbym odczytać fragment, myślę, że nam dobrze znany z Ewangelii Jana, z 5 rozdziału i od 1 wersetu. Ewangelia Jana, 5 rozdział i od 1 wersetu. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu stępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie i jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: stań, weź łoże swoje i chodź. Chwała Bogu. Czytaliśmy fragment o tym, jak Jezus wszedł do miejsca, gdzie leżało wielu ludzi potrzebujących, wielu chorych, wycieńczonych. I tak się zastanawiałem nad tym człowiekiem. Jest napisane, że on od 38 lat chorował. Nie wiadomo do końca, od jak dawna on chodził do tej sadzawki, ale zapewne był tam nie pierwszy raz. Nie jest napisane, czy on chodził od roku, od dwóch, od 10, czy może od 38 lat. Tego nie jest, to nie jest napisane. Ale Jezus, kiedy go zobaczył, on poznał, że ten człowiek od dawna choruje. I bracie i siostro, drogi przyjacielu, ja nie wiem, od jak dawna ty chodzisz na to miejsce. Ja nie wiem, od jak dawna ty chodzisz do tego domu modlitwy, ale ja chcę tobie powiedzieć, że oczy Jezusa Chrystusa, one widzą zmęczoną duszę. Ty możesz chodzić od dawna, ale mieć duchową potrzebę. Twoja dusza może być zmęczona i może chcesz uwolnienia, może chcesz przemiany w swoim życiu, ale ona nie przychodzi z niewiadomych powodów. I ten człowiek, on od wielu lat chodził do tego miejsca. On od wielu lat szukał pomocy. On od wielu lat chciał zmiany, ale ona nie przyszła, aż do momentu, kiedy on znalazł oblicze Boże. On nie rozumiał, że to Syn Boży przyszedł blisko do niego. On nie wiedział, kto do niego mówi, ale te słowa, one zmieniły jego życie. Chwała Bogu. Bracie i siostro, my śpiewamy taką pieśń: Słowo Boże, ono też ciebie zmienić może. Chwała Bogu, te słowo, ono jest od dawna, ale ono nie straciło swojej mocy. Jeden człowiek kiedyś powiedział: wy tyle lat czytacie tą starą Biblię, po co ją czytać? Ale drugi człowiek, wierzący człowiek, on mówi: spójrz na to słońce, ile one ma tysięcy lat, ale one siły i mocy w sobie nie straciło i one aż do dzisiaj grzeje ziemię. Chwała Bogu. I Słowo Boże, ono do dzisiaj ogrzewa serca ludzkie, ono do dzisiaj zmienia życie ludzkie. W tą sobotę, która była, ja miałem możliwość być na jednym spotkaniu, gdzie byli ludzie, opowiadali świadectwa. I wiecie, kiedy słuchałem świadectwa, jak dwóch narkomanów, jeden i drugi opowiadał. Jeden 30 lat brał narkotyki, drugi 33 lata. I okazuje się, że próbowali wszystkiego. Oni próbowali każdej metody, żeby znaleźć uwolnienie.
nie. Oni chcieli przestać palić, oni chcieli przestać pić, oni chcieli przestać żyć w grzechu, oni chcieli przestać brać narkotyki, ale nic nie pomagało i przyszedł czas, kiedy oni spotkali się ze Słowem Bożym, przyszedł czas, kiedy oni spotkali się z Bogiem i oni składali świadectwo, jeden i drugi, jak po ponad 30 latach coś się stało w ich życiu i z dnia na dzień oni nie musieli więcej pić, oni nie musieli więcej brać narkotyków, oni nie musieli dalej żyć takim życiem jak do tej pory. I jeden z nich mówił: ja myślałem, kiedy wyszedłem z więzienia, wziąłem w jedną rękę papierosa, w drugą wziąłem alkohol, zapaliłem sobie, napiłem się i patrzę i mówię: wolność. Ale mówi: wiecie, dzisiaj, kiedy patrzę na swoje ręce i w niej nie musi być papierosa, w niej nie musi być alkoholu, to ja wam powiem, ja mam wolne ręce, chwała Bogu. Bóg, On może daleko więcej, niż nam się wydaje, niż my nawet myślimy. Chwała wiecznemu i żywemu Bogu. Ale bracia i siostry, w tym miejscu było wielu chorych, nie on jeden. Ale dlaczego akurat Syn Boży spojrzał na niego? Dlaczego akurat on podszedł do niego? Dlaczego akurat on przemówił do niego i zmienił jego życie? On zobaczył duszę, która się zmęczyła. Bracie, siostro, może ty chodzisz wiele lat do zboru, ale twoja dusza jeszcze nie zmęczyła się od grzechu i ty nie masz zmiany swojego położenia. Kiedy wspominam syna marnotrawnego, on daleko, daleko odszedł od swojego ojca. On już roztrwonił wszelką majętność, którą wziął od ojca swojego. On już żył nie tak, jak inni ludzie. Przyszedł głód, przyszła bieda, ażby chciało się krzyczeć na cały głos: synu marnotrawny, dlaczego jeszcze nie chcesz wrócić do ojca? Co jeszcze ciebie trzyma, że żyjesz dalej z dala od oblicza swojego ojca? Ja myślę, pycha, myślę, duma, może wstyd, co pomyśli ojciec, kiedy zobaczy mnie, a ja roztrwoniłem wszystko. Jeszcze coś nie pozwala mu wrócić do domu ojca, ale on opuszcza się jeszcze niżej w swoim życiu. On zaczyna karmić świnie. On zaczyna mieć pragnienie, żeby zjeść choć to, co świnie jedzą, ale i tego jemu nie dają. I przychodzi moment zbawienny dla duszy tego człowieka. On wspomniał na dom swojego ojca. On wejrzał w siebie i mówi: iluż to najemników w domu ojca mojego ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Stanę, pójdę do domu ojca mojego i powiem: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Przyjmij mnie jako jednego z najemników swoich. On podjął decyzję w swoim sercu. On zawraca do domu ojca, brudny, śmierdzący. Może kiedy karmił te świnie, to może ten pierścień, który był na jego dłoni, on może spadał. Może serce nieraz wołało: synu, wróć. Ale coś nie pozwalało, ale opuścił się do samego dna. Nie trzeba było tak nisko schodzić, ale pycha nie pozwalała, ale duma nie pozwalała wrócić wcześniej. Duma nie pozwalała przyznać się do swojego życia, do tego, do czego ja doszedłem. I w końcu przychodzi czas, przychodzi decyzja: wstanę i pójdę.
ale zrozumiał, ja niegodny. I kiedy wraca do domu swojego ojca, ja jestem przekonany, że głowę miał spuszczoną, że oczy jego, one nie śmiały nawet podnieść wzroku na ojca, a ojciec widzi syna, który był umarły, ale ożył, na tego, który zatracił się, ale wraca do domu i ojciec z otwartymi ramionami, on przyjmuje swojego syna. Jeden z ludzi, on miał syna narkomana. Ten syn, on żył bardzo źle. On kradł z domu swojego ojca, co popadło. Jeden człowiek, kiedy spojrzał na to, on popatrzył na tego ojca i mówi, słuchaj, dlaczego ty go trzymasz w domu? Ja już dawno bym takiego wygnał. Wygnaj go z domu swojego. A ten ojciec tak spojrzał na tego człowieka i mówi, gdyby to był twój syn, ja już dawno bym go wygnał. Ale że to mój syn, to nie mogę. To serce ojcowskie, ono nie pozwoliło wygnać swojego syna. Bracie, siostro, ty zostałeś odkupiony nie jakimś znikomym srebrem czy złotem, ale ty zostałeś wykupiony drogocenną krwią Syna Bożego. On tam umierał na Golgocie za twoje i moje grzechy, dla twojego i mojego usprawiedliwienia. Chwała Jemu za to. I Bóg przez krew Syna swojego, On przyjął ciebie i mnie za swoje dzieci, chwała wiecznemu Bogu. I dzisiaj ty i ja możemy nazywać się dziećmi Bożymi, chwała Bogu żywemu. Ty i ja jesteś dzieckiem Bożym, nieważne jak ty żyjesz, nieważne jak daleko ty odszedłeś od oblicza Ojca, wiedz, miłość ojcowska, ona czeka na ciebie na tym miejscu. I ja chciałbym przeczytać jeszcze dwa fragmenty z Bożego Słowa, ale ja nie wiem dlaczego, ale ja odczuwam, że do jakiejś duszy Bóg chce przemówić na tym zgromadzeniu, że może ty od dawna chodzisz na te zgromadzenia, ale zastanów się, dlaczego nie ma zmiany położenia, co jest przeszkodą, że ty nie możesz znać zmiany, dlaczego głos Boży, on nie zmienia niczego w twoim życiu, w twoim domu, wiedz, to nie u Boga jest problem. To nie Jego ręka się skróciła, to nie Jego ucho się przytępiło, ale zawsze wina leży po stronie człowieka. Zawsze wina leży, bracie, siostro, po twojej i mojej stronie, bo Bóg, On to, co mógł, On zrobił wszystko dla twojej i mojej duszy. Ja pamiętam, kiedy ja szukałem Boga, choć ja Go jeszcze nie znałem. Ja wiedziałem dużo o Bogu, ale samego Boga ja nie znałem. I był czas, kiedy ja pomodliłem się takimi może nierozsądnymi słowami, ale ja powiedziałem, Boże, ja zrobiłem do Ciebie 10 kroków, a Ty do mnie ani jednego. Wiecie, to było na zjeździe w Legnicy, młodzieży może z 600 osób, a ja jak przystało na nienawróconego, zasiadałem na ostatnich ławkach. I wiecie, kiedy ja tak pomodliłem się, to przez słowo prorocze tam z przodu nikt nie mógł słyszeć tego, co ja parę sekund wcześniej się modliłem. I słowo prorocze jest i głos prosto w moje serce, a ja za ciebie oddałem życie, co jeszcze mogę uczynić. Wiecie, tam nikt nie pokazał na mnie palcem, nikt nie mówił, że to jest do mnie, ale moja dusza, ona zrozumiała, Bóg do mnie przemawia. Ja tam padłem na swoje kolana, ja zalałem się łzami i ja zacząłem wyznawać wszystkie swoje grzechy, jakie tylko przyszły mi na myśl. I to, co się stało w tym momencie, ja jeszcze nie zrozumiałem, ale kiedy ja stałem ze swoich kolan, ja stałem innym człowiekiem się, ja spotkałem Boga. Kiedy ja wróciłem do domu, ja byłem uwolniony od wszystkiego, co mnie wiązało do tego momentu. Chwała Bogu, ale Słowo Boże, one zabrzmiało w moim sercu. Co jeszcze dla Ciebie mogę uczynić? Oto przeszkoda jest po Twojej stronie. A przeszkodą był grzech. I bracia i siostry, ja chciałbym odczytać jeszcze jeden fragment ze Słowa Bożego, zapisany w pierwszej księdze Samuela, w 16 rozdziale i od 14 wersetu.
Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział i od 14 wersetu. A gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Rzekli tedy słudzy Saula do niego: oto duch zły od Boga trapi cię. Niechaj rozkaże nasz Pan sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał. Gdy przypadnie na ciebie duch zły od Boga i ulży ci. Rzekł więc Saul do swoich sług: rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Był czas, kiedy Saul nie usłuchał głosu Bożego. Bóg przemawiał do niego i mówił, jak powinien czynić, ale on nie posłuchał raz, on nie posłuchał drugi raz. I przychodzi czas, że Samuel podchodzi do Saula i mówi: Bóg odrzucił ciebie i znalazł innego na twoje miejsce, aby był królem nad Izraelem. Bo ty nie usłuchałeś rozkazu Pana, ty nie usłuchałeś głosu Bożego i dlatego tak się stanie. Bracia, siostry, kiedy on to zrobił, to zamiast pokutować jak Dawid, to Saul spojrzał na Samuela i mówi: zawróć ze mną, uczcij mnie w oczach tego ludu. On chciał, żeby w oczach ludzi być uczonym, żeby ludzie go szanowali, żeby ludzie nie pomyśleli o nim nic złego. I Samuel zawrócił. Ale cóż z tego, że Samuel zawrócił, skoro Duch Pański już nie zawrócił do niego i zaczął go trapić duch zły. I wiecie, kiedy ludzie, którzy byli obok Saula, oni zobaczyli, że duch zły od Boga trapi go, to dali poradę jemu. I mówią: znajdź człowieka, który umie grać na harfie, a kiedy on zacznie grać, gdy przypadnie na ciebie duch zły, to ulży ci. O, jak chciałoby się powiedzieć do tych doradców: jakże podobna jest wasza porada do słowa Pańskiego, który mówi: oto prorocy leczą ranę córki mojego ludu powierzchownie, mówiąc: pokój, pokój, a pokoju nie ma. Oto przecież Duch Boży odchodzi od Saula. Czemu wy dajecie poradę? Kiedy duch zły przypadnie na ciebie, to znajdź człowieka, który umie grać na harfie. On zacznie grać i ulży tobie. A co z tego, że jemu dzisiaj ulży, skoro jutro znowu duch zły przypadnie na niego? Jest napisane: kto kradnie, niech kraść przestanie. Nie dawajcie diabłu przystępu. Oto Saulu, ty dałeś diabłu przystęp. Ty złamałeś Słowo Boże, ty przestąpiłeś przykazanie Boże, ty nie usłuchałeś głosu Jego i dlatego duch zły dzisiaj, on trapi ciebie, on męczy duszę twoją. O, gdyby znalazł się doradca, który by powiedział: Saulu, co ty chciałeś szacunku w oczach ludzi, to teraz zbierz całego Izraela, zbierz tych ludzi, w których oczach chciałeś mieć szacunek i uczyń wyznanie przed nimi, wyznaj winę swoją, a wtedy duch zły przestanie trapić ciebie. Ale byli inni doradcy, którzy mówili: znajdź człowieka, na którym jest pomazanie Boże, znajdź człowieka, który umie grać na harfie, a kiedy on zagra, przyjdzie ulga ci. Ale nie powiedzieli, że jutro znowu duch zły wróci, pojutrze znowu duch zły wróci i każdego kolejnego dnia duch zły, on będzie miał przystęp do ciebie. Oby znaleźli się ludzie, którzy powiedzieliby: uczyń pokutę, jeżeli kradłeś, przestań kraść, a raczej żmudną pracą własnych rąk zarabiaj i jeszcze rozdawaj potrzebującym, a wtedy przyjdzie przemiana do twojego życia.
Ale Saul, gdzieś ta pycha, ona jemu nie pozwoliła zrobić tego wyznania. Ona jemu nie pozwoliła zrobić tego kroku. I dlatego całe jego życie, aż do samego końca, duch zły miał przystęp do niego i trapił go. Wiecie, ja wspominam świadectwo jednego człowieka. On opowiadał, kiedy poszedł do więzienia za wiarę w Jezusa Chrystusa. On miał takie jedno pragnienie, żeby móc komuś opowiadać o Bogu, żeby móc komuś cytować fragmenty Bożego Słowa. On mówi, żebym ja sam nie zapomniał o Słowie Bożym, żeby ono utrwaliło się w moim sercu, bo mówi, ja wiem, że tam Biblii ja nie znajdę. Jego posadzili w latach, kiedy był komunizm w Związku Radzieckim. Były trudne czasy dla wierzących ludzi, ale ludzie wierzący znali swojego Boga. Chwała za to Jemu, że On ich nie zostawił samych, ale że On był z tymi ludźmi i oby On był z Tobą i ze mną aż do końca. Ale ten człowiek, on opowiadał, że spotkał się z jednym człowiekiem. Mówi, kiedy ja przyszedłem, mnie posadzili na taki, tam były łóżka, mówi, piętrowe, mnie dali na górę, później się dowiedziałem, że na te łóżka mówili helikopter, mówi, dlatego, że była jedna taka deska po środku, poprzeczne były i mówi, jeżeli za blisko do którejś ze stron człowiek się zbliżył, to po prostu robił się, mówi, takie wahadło i człowiek spadał na ziemię. Ale mówi, mnie nikt nie uprzedził o tym. I mówi, kiedy mi dali łóżko, dali mi je na górze. Ale mówi, cały dzień, jeden człowiek cały dzień spał i nie rozmawiał. I nikt nie mówił, kto to jest. Ale mówi, kiedy ja zasnąłem w nocy, słyszę krzyk koło mnie, łóżko koło mnie, również u góry. Człowiek krzyczy, nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie, zostaw mnie. On mówi, ja wtedy przebudziłem się, przybliżyłem się do prawej strony, do krawędzi tego łóżka i mówię, ale ja cię nie dotykam. I mówi, wtedy ja spadam na ziemię, mówi, bo to łóżko, ono się tak przewraca. I on mówi, ale ten człowiek cały czas krzyczy. Mówi, ja się zaczynam tłumaczyć, że ja jego nawet nie dotknąłem. Inni zaczynają się śmiać i mówią, my wiemy, że to nie ty. On teraz całą noc tak będzie krzyczał. Mówi, bo on tak zawsze w dzień śpi, a w nocy krzyczy, żeby go nie dotykano. I kiedy rano, mówi, ja wstałem, przebudziłem się. Mówi, ja zobaczyłem, ten człowiek znowu poszedł spać. Mówi, coś niezrozumiałe do mnie. I ludzie mi wytłumaczyli i mówi, ja zrozumiałem, tego człowieka dręczy duch nieczysty. On mówi, wieczorem ja skłoniłem swoje kolana. Ja mówię, Boże mój, Ty widzisz tego człowieka, który duch nieczysty męczy. Ja proszę Ciebie, nie pozwól, żeby tej nocy znowu ten duch nieczysty jego męczył, ale zabroń jego męczyć i daj, żebyśmy mogli spokojnie przespać noc. On tak po cichutku pomodlił się, on położył się spać, ale nad ranem budzą go współwięźniowie i mówią, ej, Ty święty, co Ty jemu zrobiłeś, czy on żyje? A on mówi, ja budzę się, patrzę, a tamten człowiek przespał całą noc. I oni mówią, jeszcze takiego czegoś nie było. On rano wstał i już ten duch go nie męczył. Mówi, rano przychodzi ten człowiek do mnie i chce słuchać o Bogu. Mówi, ja jemu zacząłem opowiadać. I on każdego dnia przychodził do mnie. Ja każdego wieczora modliłem się, żeby duch nieczysty go nie trapił. I mówi, tak dzień za dniem. I mówi, ja się tak cieszyłem. Ale mówi, przychodziły momenty, kiedy ja coś pomyliłem się, cytując ze Słowa Bożego. I ten człowiek, on mnie poprawiał. I on mówi, ja nie wiedziałem, skąd on zna tak Biblię. I ja tak dla skrócenia czasu powiem. Wiele wątków pominę.
Ale ten człowiek zaczął rozmawiać z tym człowiekiem dręczonym przez ducha nieczystego i w końcu pyta, dlaczego ty tak ze mną chodzisz? Dlaczego ty mnie na krok nie odstępujesz? A on mówi, to ty tego nie widzisz. Tu mnóstwo takich małych potworów biega. One mnie biją, one mnie męczą, ale tak w okrąg ciebie one nie podchodzą. I kiedy ja blisko ciebie jestem, to ja mam spokój, ale kiedy ja odchodzę dalej, one mnie męczą. I dlatego ja chcę być przy tobie. I on zaczął z nim rozmawiać, od kiedy to się stało. I on mówi, ten człowiek opowiedział mi straszną historię ze swojego życia. On odkrył się i powiedział, że on był pastorem w zborze baptystycznym. On mówi, że jemu dali 25 lat więzienia za wiarę, że on wiele cierpiał i męczyli go za Chrystusa, że zostawił żonę z dziećmi w domu. A mówi, sam siedział i przyszedł moment, że dali jemu sposobność, że podpisze taką uchwałę, takie porozumienie, że jego na taką syłkę wyślą do takiego miasta, gdzie są sami tacy ludzie jak on, którzy siedzą za wiarę. Ale mówi, warunek był taki, że już nigdy nie wróci do domu. On mówi, tam w tym mieście ja popadłem w grzech cudzołóstwa, ja tam upadłem bardzo mocno. Ale mówi, minęło parę lat, nas wypuścili i mówią, chcecie, wracajcie do domów. On mówi, kiedy ja zaszedłem do swojego domu, mówi, lata minęły, moje dziecko najmłodsze, mówi, ono mnie nie poznało, a żony nie było wtedy w domu. I on mówi, ja wszedłem i to dziecko, ono zaczęło, wpuściło mnie do domu i mówi, niech pan poczeka na mamę. On mówi, ja się zmieniłem z wyglądu przez te lata. On mówi, ja widzę portrety na ścianach. Widzę od najmłodszego do najstarszego syna. Widzę zdjęcie żony, a później zdjęcie swoje. On mówi, ja tego mojego najmłodszego syna pytam, a kto to, a kto to, a kto to? I on opowiada, mówi, pokazuje na moją żonę i mówię, a kto to? A on mówi, to nasza mama. On mówi, pokazuje na siebie. I mówi, a kto to? A syn mówi, mnie nawet nie poznał po tych latach. I mówi, a to jest to, co jest najcenniejsze w naszym domu. To jest nasz tato. Jego zamęczyli za wiarę w Jezusa Chrystusa. On mówi, kiedy ja usłyszałem te słowa, on mówi, ja odwróciłem się i wyszedłem. On mówi, jak ja mam powiedzieć swojemu synowi, że to, co jest najcenniejsze w waszym domu, że męczennik za wiarę w Chrystusa, wierny Boży, że on odstąpił i że stał się odstępcą. On mówi, ja bardzo nisko upadłem w grzech, ja zamordowałem człowieka. Ja mówię, od tamtego czasu te demony, one mnie męczą. On mówi, ja wiem, co to prawda, ja jestem odstępcą. I on mówi, słuchaj, znajdź swoją żonę, jak nie ty, to ja, albo przez jakichś ludzi, uczyń wyznanie i przyjdzie zmiana do twojego życia. Ale on mówi, nie, ja tego nigdy nie zrobię. Jak ja mogę swoim dzieciom, swojej żonie powiedzieć, że to, co było najcenniejsze w ich domu, to nie jest nic cennego, że to jest zwykły odstępca. Jak ja bym mógł spojrzeć w im w oczy? I on mówi, minęło znowu jakiś czas. Ja jego namawiałem, ale mówi, ten człowiek nie zgodził się, żeby wyznać swój grzech przed żoną, żeby uczynić wyznanie, żeby znaleźć zmianę swojego położenia. I mówi, nas rozdzielili. I on mówi, ja nie wiem, jak życie tego człowieka się zakończyło, ale mówi, to, co ja wam powiem, to powiem jedno. Nie bawcie się z grzechem. Bracia, siostry, oto Saul, on miał możliwość zmiany. On może już królem by nie był, ale duch nieczysty przestałby go męczyć. Ale on musiałby uczynić wyznanie, ale on nie był gotowy. Wiecie, syn marnotrawny, on nie musiał zejść na same dno. Nie, on mógł wrócić do ojca wcześniej, ale pycha jemu nie pozwalała. Bracia i siostro, ten człowiek w tej sadzawce, on nie musiał 38 lat męczyć się w swojej chorobie. Nie, on mógł przyjść przed oblicze Boże wcześniej. Ale pycha,
ona jemu nie pozwalała, ale grzech tego człowieka nie wypuszczał. I ja chcę powiedzieć do Ciebie i do mnie, w Twoim i w moim życiu jest zmiana naszego położenia. Za tą zmianę zapłacił Syn Boży własną krwią na Golgockim krzyżu. Alleluja Jemu za to. Ale potrzebny jest krok wiary, potrzebne jest oczyszczenie, potrzeba wynieść to, co my robimy nie tak, na światło, ale żeby to zrobić, to potrzebne jest uniżenie. Ja nie wiem do jakiej duszy, ale do kogoś na tym zgromadzeniu Duch Boży mówi, nie trzeba męczyć się dalej, nie trzeba męczyć się w swojej duszy. Jest uwolnienie w krwi Syna Bożego, alleluja. Jest zmiana Twojego położenia, jest zmiana, jest oczyszczenie, jest uwolnienie. Ty nie musisz przychodzić i szukać męża Bożego, żeby przy nim pomodlić się, aby na chwilę przyszła ulga. Nie. Ty nie musisz szukać człowieka grającego na harfie. Nie. Ty możesz przyjść przed oblicze Boże i możesz uczynić wyznanie, ale Duch Boży, On przemawia do Twojego serca, co trzeba uczynić, ale do tego potrzebne uniżenie. I Ty dzisiaj stoisz przed wyborem. Możesz żyć dalej tak, jak żyjesz. Możesz męczyć się i możesz nie znaleźć zmiany swojego położenia dalej. Możesz odejść z niezmienionym życiem, albo możesz wezwać imienia Bożego. Możesz poprosić o modlitwę. Możesz powiedzieć, Boże mój, to głos Boży do mnie. To Słowo Boże, które kieruje się do mojej duszy i do mojego serca. Tak jak Jezus przemówił do tego człowieka, chcesz być zdrowy? A on odpowiada, Panie, nie mam człowieka. Widziałem nieraz poruszenie wody, widziałem nieraz, jak inny skorzystał, ale nie ja. Ale Jezus, On nie mówi do Ciebie, czy Ty chcesz poruszenie wody. On pyta, czy Ty jesteś gotowy zmienić swoje życie, czy Ty jesteś gotowy pozostawić swój grzech. I Jezus zobaczył duszę, która od dawna męczy się, przyniósł Jemu uwolnienie, a potem przychodzi do Niego z powrotem i mówi, idź i odtąd już nie grzesz, aby co gorszego na Ciebie nie przyszło. Jezus zobaczył duszę, która się zmęczyła. Jeżeli Ty jesteś dzisiaj na tym miejscu i chciałbyś poprosić o modlitwę i chciałbyś zmienić swoje położenie, chciałbyś odczuwać radość, chciałbyś odczuwać pokój, chciałbyś znaleźć zmianę położenia, to na tym miejsce przyszedł Syn Boży ze Słowem swoim, z dłoniami swoimi przebitymi, z krwią swoją. On jest tym kapłanem, który ma moc zmienić, który ma moc oczyścić i który ma moc uwolnić. Alleluja! Jeżeli jest ktoś na tym miejscu, który chciałby zrobić ten krok, który jest gotowy poprosić o modlitwę, który nie chce zejść dalej i niżej w ten grzech, ale który chciałby zmiany, ja nie wiem jakiej zmiany, ale to wiesz Ty i Bóg, to możesz poprosić o modlitwę. Kto chciałby, jest ktoś, kto chciałby, aby Kościół Boży wzniósł za nim głos modlitwy. Bracia, siostry, są ręce, które wyciągają się do Jezusa Chrystusa. To był krok wiary, wy wspomnijcie. On na Amana był człowiek, który usłyszał, że jest w Izraelu Bóg, że jest w Izraelu prorok. On przychodzi do Elizeusza. On myślał, że wyjdzie prorok, że wyciągnie dłonie, że wezwie imienia Bożego, ale prorok mówi inaczej. Idź i wykonaj Słowo Boże. Przyjdzie zmiana do Twojego życia. Zanurz się 7 razy w Jordanie. Na pierwszy moment myśli, a na cóż tak? Po co taki kawał drogi ja jechałem? Ale kiedy posłuchał głosu Bożego, przyszła zmiana. I ja wierzę, jeżeli Ty wyciągłeś rękę i Ty zmęczyłeś się w swoim życiu i wyciągłeś rękę do Syna Bożego, Ty zrobiłeś krok wiary i wiedz, kiedy Ty wrócisz do domu swojego, Ty wrócisz innym
tym człowiekiem, bo na te miejsce przyszedł Syn Boży. Alleluja! On powiedział, gdzie was dwóch lub trzech zebranych w imieniu moim, tam i ja pośród was. On jest na tym miejscu. On widział twoją dłoń i on sam podejdzie do ciebie. Chwała jemu za to. A my, bracia i siostry, wstaniemy i pomodlimy się za te dusze. Amen.